Okej, okay, no i teraz przechodzimy na W60. Tak jak wspomniałem na początku, już no z 5-6 kopań było robionych. Niestety każde kopanie dało mi klucz. Dostałem tutaj klucz do strefy mroku następnej. Dostałem tutaj do Hemoridoru, dostałem do Smoczego Skarbca, to już jest trzeci. Dostałem bodajże do Szkoły Magii, to już jest czwarty. I chyba dostałem do Nordyckich Bogów. A, i do Góry Olimp chyba, tak? Nie wiem. No ale z 5 albo 6 kluczy dostałem. Jeszcze nie dostałem żadnego czarnego gemika od dzisiaj od północy. Mamy w tym momencie godzinę 18:20. Także no... Będziemy musieli się w całości teraz przebrać. Jaki jest mój plan? Mój plan jest taki, wiem, że jest oczywiście weekend epicki i tak dalej, ale mój plan jest taki, żeby na początku ubrać się tylko i wyłącznie w czarne gemy, od tego w ogóle zacząć, bo to nam da najwięcej. O, akurat nam poleciał mały, fajnie, teraz średni. Ubierzemy się tylko w te czarne gemy, pociśniemy jeszcze lochów trochę, bo raczej te lochy powinny padać szybko. Byle co zakładamy, bo to będzie taki boost, że nie ma co. Oczywiście będę się starał dużego do broni wrzucić, no ale widzicie jak to leci. Ubolewam strasznie, że nie ma eventu twierdzy. Nie wiem czemu oni tego nie skombili, ale może by było za łatwo wtedy. Na ile masz salkę? Salkę mam na 9 teraz, w tym momencie. Kurde, i zobaczcie, same małe nam lecą. Zastanawiam się... Te małe to ja może powrzucam tu, żeby chociaż no minimum średnie na siebie pozakładać. Dobra, jest duży. Tego dużego zostawimy sobie na koniec. 214, a te nam dają ile? Po 200. No to tak w miarę. Cieszę się w ogóle, że ten level wczoraj dobiłem. Ten 211. Bo dzięki temu teraz startujemy z fajnego pułapu dość. Dobra, tu też oddamy te gemy na razie. Niech one sobie tam leżą na pachołkach. Mamy średniego, zobaczcie, same średnie i małe i tylko jeden duży. Piękna sprawa. Długie Easty Beastie, zdecydowanie długie. Takie preferuję. Kappa Pride. Dobra, jest średni. Dajemy tu, czyli jeszcze muszę dwa wykopać. Jest średni, no dasz dużego jeszcze? Czy dostałem chyba, nie wiem, z 6 małych? O, jest duży, dobra. Chociaż tyle. Ten 220, więc tego dajemy do broni i tego dajemy do rękawic. Cyk. I w tym momencie, o, od razu mamy osiągnięcie i w tym momencie lecimy sobie do lożków, bo tak jak wam wspomniałem, w ogóle ten portal dobiję, z którym niestety się męczyłem wczoraj na odcinku. Okej. Okay. Portal dobity jeszcze przed lożkami, niech to będzie. I co? I lecimy. Tylko co ja bym tutaj... Może tornadko na początku? Chociaż nie, dobra, zwykłe lochy na początku. 13 piętro przede wszystkim. Nawet nie sprawdzam procentów, bo to będzie takie o, pyk pyk. Zobaczcie, pierwsze odrodzenie pół HP. No, halo? Pyk, pyk. Kurwa, on się nie odradza. Odrodzenia mi wyłączyli. Dobra, teraz jest. Nie no, przecież to prank jest. Ej, dobra, myślałem, że to pójdzie trochę łatwiej. O, to jest ta próba. Teraz będzie. Teraz siada. Dobra. Po prostu trzeba Enter przydusić, tu nie ma innej opcji w tej gierce. Jak Entera nie przydusisz, to nie pojedziesz. Dostaliśmy trinkecik, plus 151, bardzo fajny. Tu też się przy okazji poprzebieram. Najbardziej to tą broń bym chciał w ogóle. To możemy w sumie do kibelka. Tą broń bym chciał jakąś epicką zamiast tej zwykłej, ale dobra. Zobaczmy, jak to nam padło. Tak, zrobiłem to umyślnie, Skragi. Przykro mi. Jedno odrodzonko tylko wystarczyło. Dobra, dalej. Teraz mamy Magusia. Ten Maguś... Jak to tu wygląda? No on też jeszcze powinien siąść. Tak mi się wydaje. Dokładnie. 216 level. Mamy jakąś klatówę. Klatuwa plus 15. To akurat nie za dużo. Mamy jeszcze w ogóle te 15 rozmontowań. To też strefa mroku będzie do napoczęcia. Co dzisiaj chciała? Wiedźma pierścionki. Mam jakieś pierścionki zwykłe? Nie mam.
Jezu, ale dzisiaj jest czat w formie. Dzisiaj chyba lepiej się skupić na klikaniu, jak tak patrzę. Dobra, mówię, jeszcze mamy te rozmontowania. To już było w kiblu i nie ma co podmieniać, więc lecimy. To też już było w kiblu, też możemy sobie rozmontować. Te itemki jeszcze nie były, to niech będą w zapasie, powiedzmy, do kibelka. To na razie zostawię, klaty mi się nie opłaca podmieniać. Zobaczmy sobie tego wróżka, jak to nam poszło. Pierwszy kryt. O kurde, same kryty, okej. Co dalej? Dalej to 13 piętro, myślę. Tutaj jeszcze chyba sobie trenera, dokładnie, na siódemeczkę podbiłem. Teraz mi się serce już buduje, dyszka. Więc to tak jeszcze jakby co. Ta twierdza ciągle 11. Dzisiaj kupiłem tu następną ulepkę. Ale tak generalnie za dużo się nie zmieniło chyba. Pupilki już poogarniałem. Dobra, nie ma co, lecimy po prostu w lochy. Dzisiaj się na tym skupiamy. Następny wojownik, powinien siąść. Tylko no odrodzonek trochę potrzebnych. Tak ze 3-4, przyduszę go, bo tutaj już będzie problem. No nie, teraz kokoszka. On nie wali każdego. Akurat orzeł jest strasznie cienki na inne klasy, więc nie wiem w sumie skąd to przemyślenie. W sensie inaczej, no może nie jest jakiś najgorszy, no ale tygrys jest na pewno lepszy i najbardziej się tygrysem opłaca. Chyba że właśnie na magów, to wtedy orłem. W ogóle jeszcze zobaczcie, jesteśmy na 311 pozycji. Wczoraj kończyłem, byłem tam około top 30, a dzisiaj już tu tyle ludzi poleciało. Mogę wam jeszcze topkę pokazać też. Tyle ludzi już tu pocisnęło, już 267 levele. Ten ziomek w ogóle tym zabójcom to jakiś rekord pobił chyba 10. 8 dni mu zajęło, żeby w strefie światła tutaj pokonać, no tak jak mówię, 10 w tym 13 piętrze. Także rekord ustanowił tym zabójcom. I chyba nie tylko rekord zabójcy, tylko ogólnie każdej klasy. Powiem wam, że nieźle. 255, no już tu każdy tak pocisnął, no ale nie ma co się dziwić, no czarne gemiki swoje robią. To jest straszny boost dla tego serwera. Dobra, oglądaliśmy to? Chyba nie, lecimy dalej. Okej, 205 milionów expa, mamy 218 level. No jeszcze powiem wam, może tak, może teraz tornadka troszkę. Mam trochę też golda, wypadałoby tego golda w sumie też zużyć, ale to zaraz. Zostawimy sobie troszkę na ewentualne przebieranie, ale ja bym tu jeszcze chciał tych lochów porobić, żeby jeszcze trochę leveli wycisnąć. To i od razu brońki mi dadzą o wiele więcej. No to chyba muszę sprzedawać, nie ma opcji. Ile mam klasera? Klasera mam 71,5%. Jeszcze tu muszę, bardzo dużo się w ogóle przez ten epik pojawiło itemków jakiś. Tu o, zobaczcie, pierwsza lepsza osoba już mi daje. Więc te epiki muszę tu pozbierać, ale to już na samym końcu, jak już się postać, powiedzmy, dostatecznie wzmocni, że tak powiem. Tornadko, dalej. Jezu, jak brakuje tego eventu Wiedźmy, jakby jeszcze to było, to w ogóle piękna sprawa. Ale to będzie serwer rekordów, no już pierwszy padł, nie? Już pierwszy padł po 8 dniach, w zasadzie dzisiaj jest 8 dzień, ale tak mi się wydaje, że to właśnie będzie serwer rekordów. Także fajnie, fajnie. 220 mamy. Patrzcie, to wszystko praktycznie nam za grzyba pada. Które to jest tornado? 150. Padłoby więcej, gdyby serwer działał? Bardzo możliwe, no. Że jakby ten był normalny początek. No Kares, dzisiaj jest 8 dzień, policz sobie. Jak skoro w piątek tamten tydzień temu był pierwszy, to masz sobota drugi, niedziela trzeci, poniedziałek czwarty, wtorek piąty, środa szósty, czwartek siódmy, czyli dzisiaj 8 dzień. Wariacie, żebym ja cię musiał matematyki uczyć, no ale taki wygląd co niektórych na tym czacie. Nie, Elevatora jeszcze nie klikałem, no dopiero gemy zmieniłem, to spokojnie, wszystko zdążymy. Jakaś nam brońka poleciała, zobaczymy jakie średnie już dostajemy. Tu już jakiś tam bloczek delikatny, ale jeszcze to nam padło. 221,5 mamy, 15,5 miliona golda. No tu już trochę się blokujemy, ale jeszcze pójdzie. No jeszcze bym chciał jeden level dobić tym tornadem, żeby jeszcze docisnąć.
Nie, nie będę. Na innych... Po co patyczek na innych kontach? Przecież na innych kontach to mam same legendarne gemy. I tam praktycznie wymienione. Na innych kontach nie ma sensu. O, okej, okay, karuzela z idolami nam się odblokowała. Tu mamy jeszcze zwiad, ale dobra, na razie nie. Ile? Zobaczcie, 62, dwie średnie. A podejrzewam, że jeszcze więcej będziemy mogli wyciągnąć, ale to za moment. Teraz tak, tu sobie dobijemy 1500. Żeby wydropić legendarny, musisz mieć przynajmniej jeden legendarny itemek w klaserze. Czyli na innych, w sumie nie, na W59 nie dasz rady i na W60 nie dasz rady, a na innych serwerach już ci siądzie. 15 kopalnię też trzeba mieć, a to szczerze mówiąc o tym nie słyszałem akurat. A im więcej masz legend, dokładnie, tak jak Milik napisał, im więcej masz legend, tym częściej ci dropi. Dobra, bo już tu się powoli a wy nie widzicie golda, to wam muszę mówić. 5,5 miliona zostało. Okej, okay. Odpalimy SF Toolsa pierwszy raz dzisiaj. Zobaczymy, co my tu jeszcze możemy ciekawego wyhaczyć, zanim poszukamy jakichś epików ewentualnych. Nie trzeba mieć, może być na pierwszym kopalnia? No, dobra. Dobrze, że Vendetta dementuje plotki. Ja też nigdy o tym nie słyszałem, ale... Ale bez kitu, w sumie przecież ja na 10 levelu kopalni kopałem legendarne, dobra, nie przemyślałem. No to nie, zwiadowca, to tak to nie działa. Dementujemy plotki, bo Boże, na wieży mamy 100%. Na ruiny Gnark 70, na kopalnię Glory 60, smoczy skarbiec mamy 27. I 13 piętro, kojek Van Helsing 0,77. Dobra, czyli teraz musimy uderzyć w strefę mroku na początek. Podomykać te lochy, co mamy. No właśnie. To jest to, o czym myślałem. Tam jakąś brońkę w ogóle dostaliśmy. Cyk, dla Kunegundy to sprzedamy. Tu mamy coś dla Woja, jakieś buciki. No w sumie możemy mu dać, a te najwyżej się rozmontuje. Jezu, jak się mylą te karty, jak tak człowiek chce szybko klikać. Dobra, jest jakaś rózga dla maga. Plus 63, tylko że musimy... No niech będzie, musimy zrobić dziurę i odzyskać, bo on tu ma akurat gemik. Dalej, odrażający demon, zwiad i mamy Woja, cyk. Zrobione. Ej, to nam nawet levela nie dało. No ale dobra, trudno. Tu mamy na intę, tu mamy dla Woja brońkę, bo on też nie ma. No i teraz ich będziemy powoli ubierać. To też jest fajne. I lecimy tu. Mamy 2-2-3 levelik. Jeszcze troszkę wycisnąłem. Jest jakaś znowu broń dla zwiada, ale nie wiem, czy nam się przyda. Jest coś dla Magusia i to jest na 3 staty. I zobaczcie, jeszcze lepsza. No to znowu podmianka. Cyk, mamy coś dla tego, też lepsza, to też podmianka. Ej, to tam musieliśmy dostać jakieś słabe, tam chyba były niskie levele. Nie, jeszcze nie ulepszyłem itemów, bo jeszcze się nie przebierałem, ale właśnie z racji tych pakietów i tego, że mamy tyle metalu i kryształu, to chyba ulepszę, bo tu widziałem, że topka to już nawet razy 10 poulepszała. Siemanko Wehox. Więc chyba trzeba będzie się dostosować, chcąc nie chcąc, i troszkę tam poulepszać. Może nie razy 10, ale jakieś razy 8 wstępnie. Zobaczymy, na ile nam wystarczy. Ale to już będę chciał zrobić, jak będę jakiś tam itemów poszukam w tej zbrojowni. No a jak widzicie, na razie nam to w miarę pada bez przebieranka. Dobra, czyli tu musimy sobie odzyskać i powiedzmy wrzucimy w to. Mamy jakąś klatówę dla Barbara i to też nam się przyda. Tylko musimy odzyskać tak samo, cyk. Dobra, dalej, zamkniemy od razu, myślę, że ten loszek, tak mi się wydaje. Już na pewno możemy dropnąć kluczyk do kolejnego. Jak dzisiaj to będzie z plus 50 leveli? Nie, no tyle aż chyba nie, ale no będzie sporo na pewno. Nie dość, że jesteśmy łowcą demonów, to no dużo nam to da, nie ma co ukrywać. Dobra, budki możemy podmienić i znowu jakaś brońka. No fajna, bo na 3 staty. A to możemy rozmontować. Ej, my się zaraz z tych rozmontowań wyciskamy. Oj, lubię te początki, powiem wam szczerze. Lubię je bardzo, bo ciągle coś się dzieje i ciągle jest co robić przede wszystkim. Więc to jest przyjemne. Okej, okay, tu cyk i mamy Woja na koniec.
230 level. No i cyk, dobra. Strefa mroku na razie wyczyszczona. Paseczek możemy wymienić. Tu coś dla Magusia znowu, plus 6, to nie ma co. To lecimy w rozmontowania. Okej, no i teraz ta wieżyczka, tak? Bo na nią mieliśmy 100%. Także wieżyczka będzie lecieć. Dobra, paseczek. To nie, to rozmontowanko. Tu cyk. Tu co? I też rozmontowanie. Nie, no my zaraz my będziemy musieli to sprzedawać za chwilę. Nie ma innej opcji. Zobaczcie, jak to pada. Co tu dla Mariuszka znowu? Znowu plus 36. Już trzeci raz mu chyba brońkę wymieniamy. Kapelutek to na pewno do zmiany, dokładnie. I jeszcze mamy na siłkę trinket. No i też do zmiany i to do rozmontowania, dobra. Która to jest... O Jezu, to jest dopiero 15 wieża. No to nie, to my tu jeszcze ich od groma zrobimy. Czemu ja tą wieżę w ogóle miałem taką niską? Jakoś musiałem to opluć wcześniej i nie klikać wcale. Tu znowu buty, ale... No właśnie, i zobaczcie, już nam się rozmontowania skończyły. No nic. Normalnie bym poczekał, ale z racji tego, że... To też weźmiemy. Z racji tego, że jest streamek, no to wiecie, co będę robił. Po prostu tracił surki. Procent nie miałeś na odcinku? Nie no, na wieżę tam pewnie jakiś miałem. Ale dobra, nieważne. Na pierścionek jakiś możemy zamienić. To na razie zostawię, niech sobie leży. Jak nam nie będziemy już mieli miejsca, to wtedy. To wszystko nam pada za grzyba. Piękna sprawa. To też fajne w sumie. Odzyskamy na razie ten klejnocik. A, to możemy założyć i to możemy założyć. Ej, on nie miał tego, dobra. To trochę się pozbyłem, powiedzmy. Sianko Damian fucking, witam cię. Coś dla Woja. Miałeś małe, ale powiedziałeś, że jutro będzie za grzyba padać. No tak, tak, dokładnie. I w sumie się sprawdziło. Tylko no, aż jestem zdziwiony, ale dobra. Myślałem, że tą wieżę mam jakoś na 20-25, coś takiego. I tu się nie opłaca, to musimy zrobić tak. Tu mamy coś dla Magusia. Plus 14. No nie będę już wymieniał znowu. I tu mamy coś na siłkę. Plus 4. To dobra, na razie zostawimy. Chaotycznie mam wrażenie, że to wszystko idzie. Chaotycznie, ale tak... No w sumie nie ma co się dziwić. Skoro jest tyle rzeczy do zrobienia. W sensie inaczej, mamy teraz w ogóle event golda. Bo to też z tą opłacalnością co zacząłem. Mamy event golda, więc no wiadomo, że tą wieżę musimy mieć jak najbardziej dopchniętą, żeby więcej nam zawki tego golda poleciało przez te 3 dni. No ale przez to tracimy niby kryształ, ale ten kryształ obecnie tyle jest tego z tych pakietów początkowych, że nie ma co aż tak na to patrzeć, tak szczerze mówiąc. Dobra. Można wielki teoretycznie, no ale wiesz, jak na przykład zgłosisz się, pokażę, a potem wbijesz 5 leveli i znowu się zgłosisz, to raczej nie będę tego akceptował. Fakt faktem, że ja tego nie sprawdzam jakoś ten, ale niektórych ludzi zapamiętuję. A wiem, że niektórzy to by chcieli być co odcinek, no no to chyba troszkę bez sensu. To wszystko przez ten Black Friday, Sniper. O, tu już na dwa grzyby poszło. Dobra, plus 12 to nie wymieniam. Tu mamy jakąś brońkę dla Kunegundy. Plus 15, bardzo mały rozrzut. Okej, opluję. Tak, każdy poziom wieży to jest plus 1% do golda. Każdy pokonany poziom wieży. Do golda z misji. Ej, zobaczcie, jaki my tu mamy trinket słaby. No ale na razie nam się nic lepszego nie trafiło, niestety. Musimy... W ogóle ta Kunegunda jest tak słabo ubrana. Może teraz? Znowu na intę. Ja jebie. Kunegunda w ogóle itemków nie ma. Wszystko nam leci dla maga prawie. Ksamcio, jest coś takiego jak masz subskrybenta albo za punkty kanału. Masz tam w opisie bodajże co daje subskrybent, więc możesz sobie przeczytać. Dobra, to dajemy cyg i to na razie. W sumie to muszę patrzeć, zostawić sobie te co dają najwięcej kryształu na jutro. Takie najbardziej powiedzmy pożądane. Co sprzedałem? Co, coś źle zrobiłem?
Ale no dzisiaj jakaś odklejka jest potężna. Mam takie wrażenie. Która to jest wieża? 39, dobra. Kolonia specjalna. No ale co jest, że nam w ogóle itemy dla zwiada nie lecą? To jest jakiś, nie wiem, tak ma być? Ile mi to daje? Czyli dwa rozmontowania tak jakby mi dawało po 700 kryształu, to nie ma co. Daj nawoju papier, poczekaj. A, no w sumie możemy zamienić, tu masz rację. Nie no, co ty Ksamcio piszesz? Ksamcio... A, zresztą, nie będę się wypowiadał. A to u niego chyba tak zawsze wychodzi. Nie ma co się dziwić. Okej, okay, teraz mamy Magusia. No ten Maguś... Już tam jakiś delikatny bloczek. Dobra, i teraz tak, mamy 30 milionów golda. No troszkę tak, Delfik. Dlatego skupiam się tutaj głównie na progresowaniu. Okej, 1550, dobra, możemy... A, ja mam w sumie jeszcze... No ale dobra, dobijemy tam z 1000, niech będzie. Teraz mamy Magusia w tym 13 piętrze. Ale odpowiadając, bo nie wiem w końcu wielki, czy ci odpowiedziałem, czy nie, będę tu stopował lochy, pewnie, że tak. Nie ma sensu teraz grać na nowych serwerach, jak nie stopujesz lochów tak naprawdę. Moim zdaniem oczywiście. Dobra, podobijam sobie to do 1000, bo mi bardzo dużo ta wieża da golda. Dobra, niech będzie też 1005, żeby było tak równiutko. Tu mamy 1550, to teraz chyba wzrękę i zostawię sobie 10 milionów, tak w razie czego. Ten najnowszy, najsłabszy loch też masz zamiar stopować? Nie no, stopowanie lochów zacznę pewnie w okolicach 375 levela, tak jak zawsze. A które mi lochy do tego czasu padną, to te zrobię. Na bardziej nie stopowałem przecież tych nowych, tylko robiłem jak leci, bo... No bo warto, nie? Tam jeszcze. Ale na takim magu chyba zrobiłem tylko ten pierwszy, bo on tam dawał tyle ekspa co nic, ale resztę jeszcze nie, resztę trzymam po prostu. W ogóle jeszcze myślę, że tak z miesiąc, góra półtora i lożki na magu. To w ogóle... Też, tak informacyjnie, że tak powiem. Dobra, lecimy w tą zrękę. Ale wydaje mi się, że ten pierwszy to ja tak jak ci powiedziałem, zrobię zanim w ogóle zacznę tutaj te lochy stopować, nie? Dobra, 1650, mamy 10,5 miliona, okej. Okay. No i co? Klikamy tu coś jeszcze. Bardzo nam się staty wzmocniły. Dokładnie, mamy to. 2-2, prawie 7 level. Łatwiutko. Zobaczmy, jak to wyglądało. Znaczy ten pierwszy to był tutaj, to był dom strachu, wiesz? I kogo my teraz mamy? Teraz mamy Woja i kolejny to jest chyba zwiad. Dobra, ej, tego Woja... To w sumie możemy wyrzucić, już wolę te itemki trzymać. Tego Woja to my chyba też machniemy jeszcze. Jeszcze na tej starej broni to nam powinno siąść, wiecie? Tylko tu muszą odrodzonka siąść. I który byśmy mieli level? Może jakiś 230 byśmy dobili, jakby to poszło. Potem zwiad. No, tam pół miliona, ale dobra, procenty, nie ma co klikać na pałę. No, prawie 2% na niego mamy. Ej, na wieżę mamy 11,70, to ona jeszcze padnie, ale to na spokojnie. Komendant Koma i mamy... Na tego smoka mamy sporo, ale ten smok to jest 210 level, to on nam nie da prawie nic. Dobra, czyli plan jest teraz taki, tego klikniemy. Tornadem dobijemy 230, żeby był taki okrągły i powymieniamy trochę itemów. Najbardziej bym chciał wymienić broń, ale jak nie padnie, to w sensie nie wypadnie, to tam inne rzeczy też się będzie opłacało już wymienić. Dobra, siedzi. 229, zobaczmy co nam poleciało, buciki jakieś.
Niech sobie będą do... do kibelka. Ale to idzie, powiem wam. Dobra, pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, trzecie odrodzonko. Tyle, wystarczyło. Możemy w międzyczasie... Dobra, jeszcze jeden skanik. Zobaczmy, czy może jeszcze tego zwiadowcy nie dokręcimy. Dobra, trochę się tu wspinam w tej gildii, ale już tak jak byłem na samej górze przez pierwsze, powiedzmy, pierwszy tydzień nawet do wczoraj, tak zobaczcie, jak żeśmy spadli w dół, jak tutaj inni ludzie pocisnęli. O Jezu, 001 naliczy krupę. No to nie. Szukamy czegoś. Byle czego tak naprawdę. Wszystko nam fajnie zboostuje te staty. Są jakieś ręce. No dobra, no może nie do końca wszystkiego. Chociaż one by były ok, ale... ale no, nie ma co. Powiedzmy, niech będzie. O! Kurwa. Nie no, ten rozrzut jest tragiczny przecież. Nie ma malina. A, to też niech będą. W sumie, no, skipnąłem je celowo, Ksarcio. Wiem, że było ok. Ale jak drugi raz by się pojawiły, to w sumie wezmę. W sumie nie ma co się napinać. I tak tu jeszcze może się przebierzemy z raz w niedzielę. Tak lepiej. A na razie to, co byśmy nie dostali, to nam zboostuje fajnie. No 92 to jest dużo, tyle mi w ogóle bronie teraz dają, zobacz. Tutaj na przykład pierwsza lepsza 85, ja o tym wiem. Ale no z tym rozrzutem to my za wiele nie zrobimy. Także nie ma sensu. Minus 500 pancerza, no ale na 3 staty. Dobra, wezmę, bo... o kurde. My mamy pancerz strasznie, no ale ja tu jeszcze coś popodmieniam, żeby było te 50%. W sumie to nie... ja myślałem, że mam pancerza 50%, a ja spojrzałem na szczęście. Dobra, to musimy jeszcze... o, niech będzie. To nam w sumie za dużo nie dało, ale... ale niech będzie, może jeszcze coś tam poleci potem. Musi być rozrzut jak broń na maga, którą dostałeś. Kurwa, no akurat teraz, no muszę wymienić, bo ten pancerz jest ważny. O, już mamy 50%, widzicie? Jakie to proste. I dokładnie, taki musi być rozrzut, zwłaszcza tu na magusiu. No kupię to, żeby do klaserka mieć już. I potem do kibla, ale wymieniać już nie będę o te 500 pancerza, nie ma co. Ty, dostaliśmy to do klasera? Nie widziałem, czy było plus 1, czy nie. Ale powinniśmy dostać. O! Nie, no kurwa. Za jakie grzechy te bronie są takie słabe. Proszę, no, nie musi być ten rozrzut idealny, no ale żeby nie był kurwa słabszy od tego, co mamy teraz, no, przysięgam. Paseczek, no na 3 staty, ale dużo pancerza tracimy, nie ma co. No, tu też nie ma co. W sumie to tam zbrojownie, chyba jeszcze czapkę byśmy ewentualnie musieli wymienić. Ale resztę to mamy... wystarczy normalny, no jeżeli nam tu długo nie będzie nic leciało. Jeszcze troszkę porolujemy, jak nam długo nie będzie nic leciało, tak jak mówię. Fajnego, jeżeli chodzi o epic, no to zwykłego poszukamy, nie? No bo co zrobić? Czemu Elevatora nie klikasz z gildii, cię wywalą?
Nie no, tu są osoby, które by mogły bardziej poklikać. Także nie bój żaby. O, te buty już fajne też. Dobra, może trochę jeszcze... A, to nie Bart, pomyliło mi się. Może jeszcze tutaj trochę poszukamy. To plus 18, czekajcie, to... No wisiorek i pierścionek tu by nam się przydał. No nie, nie, dobra. O, jest, zobaczcie, plus 100 głównych stat. Oj, tak coś czułem właśnie. O, jest wisior, dobra. Kurde, żeby zbrojownia była tak łatwa do przebrania jak ten gabinet magii, to by było coś pięknego. Dobra, możemy zacząć patrzeć też zwykłe łuki. Powoli. Tylko no, nas ręcz... Dobra, niech będzie na razie taki. W takim razie. Resztę golda na razie sobie tutaj wrzucimy. Możemy sobie znaleźć klucz do nowego lochu. W sensie do nowego, do... Po prostu kolejnego. Dokładnie. Zobaczymy, czy on też padnie, a powinien. Bez kitu, no i teraz... Co z tym ekwipunkiem? Czy to poulepszać wszystko razy 10, czy nam w ogóle starczy? Ile to kosztuje? No razy 10 to my chyba wszystkiego nie ulepszymy. Ale razy 8? Razy 8 możemy poulepszać. Tylko muszę tak pojedynczo, wiecie? Bo to się lubi zbugować. Tak, no razy 8, bez szaleństw tutaj. Bo kryształu to nam starczy, ale z metalem może być problem. A razy 8 też da fajnego boosta. Też no ten ekwipunek będzie w miarę szybko wymieniany, to wiecie. Dobra. I tutaj cyk. Okej, na razie niech tak będzie. Możemy ten elevatorek poklikać. Bo tu powinniśmy dalej popchnąć ładnie. Rekord był 9,9 na nas w starych gemach i tak dalej. Już jesteśmy w top 10, już nas nie wyrzucą. W sensie, no jeszcze nie jesteśmy, ale zaraz będziemy. Chociaż, kurde, ten maguś nas nie chce puścić coś. Ty, bez kitu. Jezu, takie przebranie i tylko 5 tych, 5 poziomów wyżej. Piękna sprawa, ale dobra, nie ma tragedii. W sumie sporo tutaj, wszyscy się na tym 104 zatrzymali. To nie ma co. Lecimy. Procenciki na lożki. O kurde. Skoczyło widzowie. I zaczynamy sobie od Esterosu, bo na Esteros, na Sutenera Petyra przed przebraniem było 0,00, a teraz jest 2,15. Także dawaj mi to. To jest 3... Jezu, on nam nawet nie da... A nie, no w sumie to nic dziwnego na tym etapie. Dobra, nieważne. I tu już się, wiecie, mylą mi się te przedziały levelowe. Ja już jestem przyzwyczajony do tych wyższych leveli bardziej. No padnij, proszę. Esteros chuja daje expa, no ale trochę da. No widzisz, level wbiliśmy. Tak czy inaczej. Dobra, to możemy do kotła wrzucić. I wiecie co? Chyba ten czwarty i piąty też nam powinni paść. To są wojownicy i chyba na szóstym się dopiero zablokujemy, bo szósty to jest następny maguś.
Jakby nam tu jakaś broń epicka poleciała, to by było coś pięknego. Ale no... No, tu rękawice na przykład. Czy to nam zabierze pancerz? Nie zabierze nam, nadal mamy 50. Ale czy ja to chcę wymieniać? Może dla Woja? Chociaż nie, Wojowi też to za wiele nie da. Dobra, sprzedaję, nie ma co. Dobra, dalej. Drogo groźny. Tak jak mówię, też Wojek, też powinien paść. No wiecie, to niby nie daje za dużo expa, ale tam jeden level do przodu, drugi level do przodu i tak powoli, powoli. I to będzie padać i powoli się będzie expić, nie? To zależy, jebajarka. To zależy, powiem ci, o, siedzi. Niektórzy wolą na przeglądarce, niektórym się tam lepiej gra, ja na przykład uwielbiam na Steamie grać, jak dla mnie Steam jest lepszy od przeglądarki by far. I przeglądarka jest dla mnie taka jakaś nieintuicyjna, tutaj to mam odpalonego Steama w tle aplikację i sobie tam zaglądam co jakiś czas. Ej, bo my nie oglądamy w ogóle walk, no nie? A, dobra, bo to jest Maguś, to obejrzymy całą. Po prostu pograj sobie ze 2 dni na przeglądarce, pograj sobie z 2 dni na Steamie i będziesz wiedział. Okej, tu 2 odrodzonka, cyk. I teraz tu pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko i chyba wystarczy. Nie, jeszcze trzecie. W ogóle tych krytów nie walimy, kurde. Niby mamy 50%, a to tak jakoś opornie idzie. Czyli tak, Esteros mówię, teraz następny Maguś, więc jego już na pewno dzisiaj nie zrobimy. Możemy ten smoczy skarbiec sobie machnąć. Bo on nam da, to nawet nie oglądam, bo to nic ciekawego. On tyle expa daje co nic, ale mieliśmy fajne procenty na niego. Mamy tą grotę korsarzy, ją możemy zacząć ubijać. Może jeszcze coś tam się ubierzemy przypadkiem. Jakieś buciki dla zwiada. No, mogłoby więcej tych rzeczy dla zwiada polecieć, bo on jest praktycznie rozebrany. A tu niestety sam Maguś, chociaż Maguś akurat rękawiczek nie ma, więc git, że to poleciało. Teraz mamy broń dla Woja. I plus 18 tylko, rozrzut podobny, no jeszcze się wstrzymam, jeszcze to za wiele nie daje. Następne rękawice dla Mariuszka i te już mają slota, więc możemy wymienić. To sobie sprzedam. Dobra, mamy 2, 3, 4 level. Plus 12, no dobra, też wymienimy, niech będzie. Kurde, to w ogóle jak szybko padło. Znowu broń dla Woja, zobaczmy. Plus 20, no już trochę lepiej, ale jeszcze się powstrzymam, powiedzmy, żeby to wymienić. Tu paseczek z dziurą to można. Ej, ale nie wiem. No coś tam niby poleciało dla tego zwiada, jakieś tam buty, ale strasznie mało tych itemów dla zwiada. Co dla zwiada tak naprawdę najbardziej potrzebujemy w teorii, żeby ten zwiad był mocny, jeszcze zwłaszcza, że jesteśmy łowcą demonów, więc my tutaj boostujemy zręczność, także ta nasza Kunegunda nam bardzo dużo daje. Tak zobaczcie, że... O, znowu na inteligencję. Zobaczcie, że nam tu nic nie leci praktycznie, plus 14 też opluwam. Znaczy powiem wam tak, jeżeli jeszcze chodzi o to pytanie... Oj, nie to, ale to też padnie. Jeżeli jeszcze chodzi o to pytanie Steam czy przeglądarka, to ja kiedyś nie mogłem grać na Steamie. Mimo, że to był ten sam komputer, tu od razu uprzedzam pytania. Ja kiedyś nie mogłem grać na Steamie, bo po prostu się nie dało. Tak lagowało, że no przeglądarka była o wiele lepsza. Ja w ogóle swoje tam pierwsze odcinki nagrywałem właśnie z przeglądarki. Ej, a to by dla nas nie było dobre? No właśnie, zobaczcie. Bez kita. Hełmu nam się nie udało wymienić na przebieranku, powiedzmy. To nam się teraz uda. I strasznie to zacinało, nie wiem czemu, ale potem weszła jakaś aktualizacja, taka losowa, która w ogóle nic nie poprawia, jeżeli chodzi o performance, i nagle Steam zaczął tak dobrze działać, że już od tamtej pory tylko Steam. Już niczego innego nie używam. Tak, czyli strefa mroku znowu zamknięta. Dobra, no to co, trochę golda znowu mamy, możemy do 1600, powiedzmy, sobie to HP zrobić. Pyk, 1600. Troszkę tu się wspinamy w tej gildii. Tornadko może jeszcze troszkę, bo znowu nam na pewno popada. Tylko my teraz mamy jednego slota, to będzie strasznie irytujące to klikać. Ale dobra, no musimy, nie ma wyjścia. Jeszcze jakiś tam level, jeszcze tam jakiegoś goldzika.
I to 13 piętro, w sumie pod to się tak naprawdę najbardziej zbroimy teraz. Chociaż na to 13 piętro nie mówiłem wam, albo mówiłem, nie wiem, mamy prawie 2%, jak robiłem skana, czyli teraz podejrzewam, że z 2,5 już będzie, plus minus, ale no, spokojnie. Może się uda to 200 tornadko przebić. Dobra, jakiś nam tam epik poleciał. Plus 10 z ręki, to możemy dać... A, ja dałem w ogóle Kunegundzie Wisior na inteligencję. Nie wiem, czy to zrobiłem teraz, czy to już było. Bardzo możliwe, ale nikt nie pisał, albo nie widziałem po prostu. Sorry, że w ogóle tak opluwam czat, no ale wiecie. Jak jest taki stream standardowy, że tak powiem, z klikania aweczki, no to głównie się skupiam na gadaniu z wami. A jak tutaj coś robię, to tak zerkam tylko kątem oka. Bo się wolę skupić, żeby nie odjebać właśnie czegoś takiego jak przed chwilą. Dalej, lecimy, lecimy. 196, no chciałbym to tornado 200 przebić. To nam w ogóle chyba jakieś itemki odblokowywuje od 200 tornada, dobrze kojarzę? Czy to od 300 było? A 200 level, bo już nie pamiętam szczerze. Ale jakieś tam epiki były, tylko nie wiem na jakim przedziale. Dobra, 200 pokonane. Opluwasz czat, który ci marudzi, że masz ulepszyć latę razy 8. No właśnie, właśnie. Dziękuję pięknie, Konrad. Dobra, snajper, teraz pisz o co chodzi. Teraz obiecuję, że nie opluję. Teraz jestem sfokusowany na twoich wiadomościach. Pisz, o co ci tam chodziło. Jak mi się podoba nowy loch, a to nie odpowiadałem specjalnie, no bo nowy loszek był na początku, już też z tego odcinek niedługo wleci pewnie, jeszcze dzisiaj wieczorem. Fajny no, no co ja mogę powiedzieć, arty ładne, tło ładne, ładniejsze niż ten anime loszek, to w ogóle zdecydowanie. 300 milionów za każdego przeciwnika, fakt faktem, że w mroku go nie zrobisz długo, ale no co zrobić. Jest jak jest, przynajmniej w świetle dwa levele wpadną za nic. Także generalnie git. No właśnie nie pamiętam Veigar, dlatego pytam, bo ja nie pamiętam tych przedziałów totalnie. Dobra, jeszcze jeden albo dwóch musimy ubić. Jednego. Dobra, mamy 2, 3, 8. Lecimy dalej. ...1700. Okej. Dobra. Strefa światła. Podły liczy krupa. Siódmy to jest Maguś. Będziemy musieli zobaczyć, ile na niego mamy. Czy coś damy radę? Ten liczy krupa powinien paść w miarę szybko. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie, nie, no bez sensu, skoro i tak stopujesz lochy, to na takim niskim E szukać, snajper. Skoro robisz codziennie skipa siedmiodniowego, to sobie podbij do jakiegoś, nie wiem, E130, może nawet więcej. I wtedy po prostu szukaj. I tak ci się nie śpieszy. Dobra. 200, mamy 40 level prawie, dosłownie nam brakuje 1,5 miliona expa. Drugie odrodzonko. Okej. Siedzi. To możemy dobić w sumie tornadkiem, żeby już postawić taką kropkę na D. Dokładnie. 240 level. Ładnie. Troszkę w HP, ale nie za dużo, żeby golda zostało. No i co? Sprawdzamy na tego Magusia. O kurde, na Roberta marketingowca 0,01%. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze. Ej, ale dobra, jeszcze oczywiście się nie zatrzymujemy. Poczekajcie, teraz mamy drink na 25 i parking na 250 muszę podbić. Według mojej rozpiski. W sumie to też tak jak myślę, to jak mi tu leciało tyle broni dla zwiada, to przecież mogłem dać dla siebie, tylko że no nie mógłbym jej ulepszyć, no nie? Ale w ostateczności można by coś takiego zrobić. Ale dobra. Teraz lecimy inne loszki. W sumie to jeszcze kluczyk do następnego by się przydał. Mamy coś na Inte. Plus 33 to już jest sporo.
Przelogujemy się, żeby na pewno nam załapało. A, dobra, ten klucz. Okej. No nie o taki klucz mi chodziło akurat. O, dobra, ale w miarę szybko poleciał, dobra. Niech będzie. I lecimy tą wieżyczkę na najpierw. Znowu na siłę. Nic na tą zrękę nie leci totalnie. Ale okej, no tej wieży to my jeszcze na pewno dużo zrobimy. Też tutaj golda nam z tej wieży poleci. To możemy wymienić, bo będzie dziura od razu. Tak, no ja wiem, że epicka broń powinna oddać, tylko... No dobra, no zaraz, zaraz. Na razie wyczyszczę to, co mogę wyczyścić. I sfarmię to, co mogę sfarmić, że tak powiem, jeżeli chodzi o golda, expa i tak dalej. I itemki. Mamy coś dla Woja. Z dziurką, cyk. Fajnie, bo nawet tych dziur nie muszę robić. Też powiedzmy, że jakaś tam oszczędność grzyba. O, i zobaczcie, coś takiego nam poleciało. Plus 30, no górny fajny. Tylko ja tej broni nie mogę ulepszyć bardziej niż razy 2. Dobra, wezmę ją na razie. Niech będzie tak. Najwyżej się poszuka jeszcze jakiejś, ale to za moment. Weź tą broń w końcu zmień, bo nie mogę patrzeć na te plusy, ale na jakie plusy? Ej, zobaczcie, od razu te itemki ja farmię do klasera. To też jest fajne i ten klaser z wieżą farmie. No wszystko ja tutaj farmię dzisiaj, nie? Piękna sprawa, no i znowu na intę. Plus 22, dobra, to się jeszcze nie opłaca jakoś bardzo. Wiem, no ten lock jest mocny, mocny bardzo. Gracze wysoko levelowi będą mieli co robić. To chyba git, nie? Bo często widziałem narzekanie jakieś, że nie ma co robić. Mamy już 34 miliony. Wreszcie ta wieża zaczęła, w sensie golda, wreszcie ta wieża zaczęła dawać już fajne ilości, bo te początki to strasznie mało sypały, ale teraz leci ładnie. Są jakieś buciki dla Barbara, plus 9. O, jest jakaś brońka w końcu. Kurde, tylko ten rożut, no ale 72 średnie, wymienię. Nie ma co aż tak patrzeć u pachołków. Inta plus 20, chociaż nie, dobra, plus 20 nie ma co. To jeszcze nie jest jakiś game changer totalny. Tu mamy trinket na wszystkie staty, wymienię chociaż to, bo Kunegunda miała jeszcze zwykły. Już skipuję. Jezu, ile ja dzisiaj kryształu sprzedałem. Z samej wieży dostaliśmy 50 itemków, jak dobrze liczę, bo chyba byliśmy na 15. No ale cóż. Tu już nawet nie ma za bardzo co przebierać, bo żaden itemek... No oczywiście oprócz tych dla zwiadowcy jakby poleciały, żaden itemek mi nie da jakiegoś dużego plusa. Dobra, tu już coś nie pada, także na razie stop. Dalej, te procenciki chcę spojrzeć. Smoczy skarbiec, na drugiego mieliśmy fajne procenty, nawet bardzo.
No ale to wiadomo, jak to wygląda z tym lochem. Na Hemoridor mieliśmy 17, no to też nam nie da za dużo. O, zobaczcie, za grzyba nam padło, fajnie. Zawsze coś. I na nordyckich bogów mamy 1% i to jest który level? 210, dobra, to nie klikam, nie ma co. Tornadko teraz. I powiem wam szczerze, że ja mam w tym momencie 56 milionów golda i ja chyba to wszystko będę musiał oddać w zrękę. Bo... Oglądam Maciek. Bo jak zmieniliśmy sobie tą brońkę na tą, to mi strasznie się zbliżyło HP do zręki, no nie? Wiecie, o co chodzi. Także ja będę musiał teraz trochę tą zręką odjechać, chociaż podstawami, przynajmniej na razie. Dobra, wydaję to. Zobaczcie, mamy 900 z ręki i 9000 HP. Musimy tam z ręką odjechać. Czy dojadę? No nie dojadę do... Bo mi braknie, ale 1880 jest. Czy to mi od razu przeliczyło te staty? Chyba tak, nie? No to tak jakoś... O, teraz przeliczyło. Jakoś bardzo nie odjechałem, no ale lepsze to niż nic. No to co? Skanik. Hemoridor drugi, 7%. Także takie procenty możemy ubić. A ile to 13... O Jezu, to 13 piętro 003. Nie, no to... To przecież nie jest do ubicia dzisiaj. Jak my mamy z bronią na 3 staty i z, co nam dawała plus 40 średnich i 001 było, a jest 003. Na wieży też już mamy 005. Ajajaj. Zbliżamy się do końca puszu tak zwanego. Zobaczmy jak to tu wygląda. Plus 58, sporo. Broń nie ulepszona? No niby nie, ale czy to aż tyle zmieni? Uważasz? Czekajcie, na razie ta strefa mroku. Dobiliśmy 2-4-1. Dobra, siedzi następne. Ile mi to... No nie, no to expa za dużo nie daje. To jest zwiat. Nie wiem, czy my się tutaj... Na tym magu nie zablokujemy, ale ten mag to już będzie chyba szósty, więc już będziemy mogli klucz do następnego odropić. Ta Kunegunda jakoś skąpo ubrana. O proszę, jak tutaj wielki nawiązał do Song Requesta. No to prawda, no ale no widzicie, zobaczcie ile my epików dzisiaj przepaliliśmy i zobaczcie ile poleciało na Kunegundę. Tyle co nic. Dalej. Okej, okay, mamy 2-4. O! No, a jak już. A jak już leci, to coś, co i tak ma. Fajnie, fajnie. Oj, nie ten loch. Strefa mroku. Okej, okay, siedzi. Tu mamy na siłkę znowu, no bo przecież nie może być na zręczność. Ale tu już, kurde, powiem wam, to też jest woj. Dobra, to ten woj... A, czyli tego woja chyba jeszcze klikniemy. I potem mamy tą rurę, z którą się męczyliśmy chyba drugiego dnia, jak dobrze pamiętam. Dobra, to wymienię, bo to już jest sporo jak na woja, 36 stat. Czyli tak, rura nam raczej nie padnie następna. Poczekajcie, przerwa na ataczki na moment. Czyli tak, to mamy powiedzmy wyczyszczone, dalej. Ty, no nie ma już za... Aha, to tornadko jeszcze jest, no tornado jeszcze możemy spróbować poklikać. Ale to już się kończą powoli dożki. Który my mieliśmy level? 211, jak dobrze pamiętam. Jeszcze nie odświeżałem, ale tak patrzę, jak to wygląda z tymi, co robiłem skana przed chwilą. Dobra, siedzi. To możemy do kotła dać. 211 level, no czyli wbiliśmy 30 leveli. 31, no to i tak bez tragedii. Zaraz będą 32.
Wieża teraz? Na wieży mam 005 na tego maga. Także tutaj wiesz. No jeszcze wiecie, to jest pierwszy dzień eventu, więc jeszcze my tutaj podrobimy tych czarnych gemów, to nawet na pachołki rozdam, bo one nie mają praktycznie wcale gemów. I jeszcze coś tam podziałamy. O nie, nie to, myli mi się. To tornadko nam tam jeszcze pada jako tako, 2, 4, 3 level. Tutaj cyk. No ale chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy po tygodniu serwera, no bo dzisiaj niby jest 8 dzień, nie? Ale no powiedzmy, że równy tydzień, no bo tydzień temu serwer wystartował. Jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy 240 w górę levela po tygodniu. Mieliśmy tam 210 na bardziej około, ale 240 chyba jeszcze nigdy. Także i tak jest nieźle, powiedzmy. Dobra. Damy, żeby było 1900 już tej z ręki. I skana robimy. Jak to wygląda w gildii? Trochę nadgoniliśmy. No, trochę tak. Trochę tak. Jeszcze musimy na pewno te itemki połapać od ludzi. Mamy tak, na Heimdala, przypominam, że to jest 210 poziom. To jest ten, czyli tyle ekspa co nic, mamy niecałe 2%. Na Smoczy Skarbiec mamy niecały 1,5%, 216 level. A potem mamy na Wieżę 0,10. Na Kapelusz Gadki 0,06, na 13 piętro 0,03. Hemoridor. Ty, gdzie jest Hemoridor? A, jest, król, not possible, też. No, brońki to tu już za dużo nie dają. Zrobimy tak, tu jeszcze mogę dać wintę trochę, chociaż to teraz za dużo nie pomoże, ale niech będzie. Sianko, Netrox. Nie, no, gemy to też. Trochę tam na pewno by dały, ale... 004. No to co? 100 sportowych grzybków na 004. Zobaczymy. Czy coś to da? Jakaś, jakby była jakaś bliższa próba, żebyśmy może obejrzeli? No ale tu tak do połowy mu schodzimy. Max. Tam niecała połowa. No tu powiedzmy, że była jakaś taka próba. Nie była idealna, ale z ciekawości. No jakby jeszcze jeden krytyk z dużego rozrzutu, on żeby nam krytów nie ładował. No dobra, no poklikamy troszkę. A nuż pierwszy raz nam się uda na takich małych procentach coś kliknąć, bo akurat ta próba to będzie ta, którą pokazuję w SF Toolsie. Jakieś 100-150 sportowych grzybków, tak o. Jak nie padnie, to trudno. I tak dzisiaj ładny progresik. 22 levele. Nie, przepraszam, 32 levele, 32. Także nieźle. Tam 2,5 miliona było. Na 2 miliony prób 707 nam siada. Także... Może to będzie któraś z tych 707. Czyściłem dzisiaj playlistę Milik. Dzisiaj było 10 minut song requesta albo 12. Dobra, 2, 1. Trudno, nie siedzi. Trzeba tu pachoły koniecznie poubierać. W międzyczasie dropniemy kluczyk do następnej strefy mroku i jeszcze coś tam jeszcze siądzie. Ale przy okazji możemy też epików poszukać. Na przykład o, tutaj nam ziomeczek coś daje, zobaczcie. Buciki. Tu nam daje... Paladyn 3 itemki.
I sobie pouzupełniamy jeszcze przed zrobieniem maweczki. Ile mamy teraz? 75,5. No, trochę wpadnie, bo sporo tych itemów się na serwerze pokazało.